Dawaj ten mikro. Dzień dobry. Dzisiaj jedziemy na Mazury. Od razu mamy pierwszą niespodziankę, bo nasz pociąg jest opóźniony o 50 minut. Ogólnie to właśnie dowiedziałem się, dlaczego te pociągi są tak opóźnione. Bo to wygląda tak, że na przykład jedzie sobie pociąg z Krakowa do Warszawy i on jest opóźniony o 50 minut, a później ktoś z tego pociągu ma przesiadkę, na przykład z Warszawy do Gdańska jedzie. To wtedy ten pociąg z Warszawy do Gdańska też jest opóźniony po to, żeby ta osoba jedąca z poprzedniego pociągu zdążyła na ten następny. I też te opóźnienia się tak kumulują i potem wychodzi 220 minut opóźnienia. Ciekawe. W końcu jedziemy. Akurat cała grupa, która się spóźniła, weszła do naszego wagonu, więc teraz jest dosyć głośno. Te same twarze ciągle widzę. Brzeg zielony gdzieś daleko stąd. Fale nucą gdzieś o Irlandii pieśń, o malutkim domku pośród skał. Polskie Polenie Państwowe, miałem dnia. Jak widzicie, jesteśmy tutaj w pociągach. Jest bardzo fajnie, bo są takie drzwi nawet. I w ogóle takie też są, no. W domu to też, o kurwa, no, że wciąż na mnie czekasz tam. Słońce nisko już, znak, że jest... Przepraszam, a ten pociąg to do Gdańska? Wiesz co? A jaka to stacja? Jesteśmy w Giżycku, dotarliśmy po godzinnym opóźnieniu. Tam drobne kamień, tylko 45 minut. Dobra, czekajcie, czy macie mój śpiwór? Macie, dobra. Okej, fajnie. To co, idziemy coś zjeść? Zawsze kiedy jestem w Giżycku, to przed wyjazdem i tuż po przyjeździe przychodzę sobie tutaj właśnie do tego baru. Całkiem dobre żarcie, bardzo tanie i tuż przy stacji, idealnie wręcz. Te ciule nie chciały wziąć taksówki, więc zapieprzamy z bagażami przez 3 km, przez całe Giżycko. Pytałami. Pomóżcie mi, jestem zakładnikiem somalijskich piratów. Tylko nie mają bagaży. Mówiłem ci, nie nagrywaj mnie, bo potem mnie goni Izba Wytrzeźwień, namierzają mnie. No, to generalnie było fajnie, dopóki nam się nie zjebał silnik. Wieprzyliśmy się w bieliznę, Grzesiu wyszedł, żeby nas popchać, wlazł w jakieś ostre kamienie i szkła, został ranny, krwawił, ledwo dopłynęliśmy do portu, ale w końcu udało nam się przetrwać, ale zapierdziel, ale będą fale, ale będzie fajnie. Trzeba troszeczkę rozjebać łódkę, żeby się oddzielić do tej silnik, tak? Będziemy wracać zaraz. Udało nam się zaparkować w Ekomarinie, w dosłownie ostatnim miejscu, jakie było dostępne. Idziemy po zakupy. Szkoda, że nie mogłem zapewnić takiej jasności jak przy timelapsie. Ekomarina nocą to jest po prostu jakieś kombo. Jedni oglądają mecz i śpiewają jakieś przyśpiewki piłkarskie. Obok gra jakaś kapela disco polo i ludzie się bawią jak na weselu.
Ja po prostu już mam taki instynkt, że wziąłbym flycama i zaczął to wszystko nagrywać. Naprawdę bardzo fajnie jest znowu wrócić do Giżycka. To jest taki... Czuję się jak tu w takim drugim domu trochę. Bo mimo, że mieszkam na wynajętej łódce, na wynajętym miejscu do parkowania tej łódki, to daj, jakoś tak fajnie mi tu. Naprawdę jak najbardziej polecam wam spróbować chociaż pojechać na ten tydzień na jakiś obóz czy cokolwiek. Nawet jeżeli jesteście dorośli, to też nie jest żaden problem. Oparłem się o tą barierkę tutaj. Zamieszczę mnie stąd. Załodze się, bardzo podobało, więc ja też jestem szczęśliwy. Zobaczymy, co przyniosą kolejne dni, bo w tej chwili już tego kompletnie nie widać, ale widać było chmury nadchodzące z dwóch stron i to z dwóch stron, z których naraz wieje wiatr. Tak więc jutro może być naprawdę bardzo nieciekawie. Tymczasem... Był grudzień 13, w Pimu wielki dzień. Golden Hind na morze dziś wypływa.